Siemanko, witajcie w naszej kuchni. Dawno nie gotowaliśmy razem, więc postanowiliśmy dla Was coś upichcić. I będzie to cheeseburger XXXXXL. Taki. Ja no żartuję. Taki. Taki jak Rafałek. Taki jak ja. Potrzebuję dużego burgera zjeść. Także nie zrobimy iść. Takiego XXXXXL. Co potrzebujemy? Do ciasta? Ja będę robić ciasto, potrzebuję. Zrobimy z mąki pszennej pełnoziarnistej, bo niestety okazało się przed całym nagrywaniem, że nie mam pszennej mąki. Więc będzie to mąka pełnoziarnista, pszenna. I będzie pół kilograma. Drożdże 25 gram. Jedno jajko 40 gram oleju. 250 ml wody. Półtorej łyżeczki soli i łyżeczkę, tu mam cukier. Żeby drożdże sobie pracowały. Ja się zajmę z kolei mięchem. Mam tu mięso mielone pół kilograma. Możecie zastosować takie, jakie lubicie. Wieprzowo, wołowe, indycze. No w zasadzie według Waszego uznania. I co potrzebuję do tego jeszcze? Cebulkę. Podsmażę to na oleju. Sól, pieprz i w zasadzie do mięsa potrzebuję tyle. Później sobie dodamy ogórki konserwowe i ser cheddar, ketchup. Ale to już jak zrobimy ale ciasto. To jak przygotujemy ciasto i mięcho, to będziemy zrobimy troszkę tu porządek i będziemy składać tego burgera i później będziemy go piec w piekarniku. Także zaczynamy. Tak jest. Ja ciasto, Rafałek mięso. Aga idzie jest trochę na łatwiznę, będzie robić to w miksie. Jest podział na rolę. I tak, ja wlewam tu 250 ml wody, 25 gram tych drożdży. Ja muszę niestety poczekać, aż mi się olej rozgrzeje. Mogłem zrobić to wcześniej. Dobra. I dodaję łyżeczkę cukru na drożdży, żeby sobie zaczęły pracować. Tak, zamykam. I ustawiamy czas, będzie 2 minutki. 2 minutki. Temperatura 37 i obrotów 2. Jak nie macie, to musicie po prostu to ręcznie rozpuścić i tyle. Pilnować temperatury, żeby nie była za wysoka, żeby nie zabić drożdży. No i jak się to wyrobi, to dodajemy tę mąkę, sól, jajko i olej. I też olej wszystko będzie mieszane w tym miksie. A jak nie macie miksa, no to micha ręcznie, a później na stolnicy wyrobić. Bo tu ogólnie będziemy stolnicę jeszcze potrzebować? Nie. Żeby go jakoś wyrabiać? Chyba nie. Rozłożymy go potem, od razu w formie. Znaczy potem jeszcze godzinę wyrosnie. Aha, bo on jeszcze ciasto. Godzinę wyrasta. Ojoj. Wsypujemy tę mąkę, soli, półtorej łyżeczki, raz, o, tak, to jajeczko, jakby co to już umyte, jajka trzeba mieć, i olej, ten olej. Urządzonko. Do mięsa jak lubicie, to możecie jeszcze dać w sumie czosnek. Ale jak chcecie. My dzisiaj damy tylko cebulę. Ja mam tu taką opcję wyrabiania ciasta, więc to naciskam. Ile się będzie wyrabiać? To 8 minut, tak? Według mikso. Tak, zazwyczaj robiliśmy z po prostu zwykłej pszennej mąki, a teraz będzie zdrowiej. Kiedyś robiłam bułeczki z tej pełnoziarnistej, no i mi wyszły. A, czy mi to wyjdzie? Burger powinien też wyjść. Będzie taka innowacja.
nowość. Dobra, szkoda nagrywać. Ciasto nam się wyrobi. Ja mięsko usmażę i widzimy się podczas składania naszego burgerka. Jak już ciasto wyrośnie. Jesteśmy po przerwie. Ciasto nam wyrosło. Mamy tutaj tortownicę wyłożoną papierem i będziemy tutaj robić tego burgera składać. Tak to fajnie wyrosło. Trochę go teraz jeszcze pougniatam. Mięso trochę zniknęło, te pół kilograma to jest tak troszkę mało, ale nadgonimy serem, mamy dużo sera. Będzie cheese burger. Będzie tak, very cheese. Aga stwierdziła, że nie będzie tego na stolnicy jakoś rozkładać, tylko tu od razu w formie wygniecie, ułoży i takie tam. Grzeje nam się piekarnik, będziemy to piekli ile? 25 minut, 180 stopni w termobiegu. Właśnie tak. Ciasto nie jest jakieś lepiące, bo olej był dodawany, nie? Mhm. Czyli trzeba zrobić dno z takimi boczkami, wypełnić, a później drugą warstwą przykryć. Albo wyciągnij sobie papier, na papieru trochę rozciąg, a później włożysz tym i akurat się wywinie. A, taki mam plan. Nie chce nam się brudzić i czyścić w stolnicy po prostu. Za mało mamy miejsca. Ciasto jest fajne, takie elastyczne. Okej, tak sobie pośrodkować. Teraz troszkę się zawinęły takie ramciki. I będziemy wypełniać. Ja zrobię tak, że podzielę sobie mniej więcej na pół to mięcho i dajemy tak, najpierw mięcho. Proszę, można by było nawet kilogram mięsa zastosować. Jak ktoś chce bardziej wypasionego tego burgera, bardziej mięsnego, to nawet... No tak. Powiem ci, że chyba to na razie tylko ser na górę. Kurczę, miałem ambitny plan zrobić dwie warstwy, ale chyba kuźwa to nie wyjdzie. To nic, trzeba dać, czyli będzie jednowarstwowy. To dowalimy sera na wierzchu dużo po prostu. Rozkładamy równomiernie. Kurczę, wydawało mi się, że dużo, pół kilograma, ale jednak przy wysmażeniu troszkę się wytopiło tłuszczu. Tłuszczu było dużo. Teraz sobie damy na to słuszną ilość keczupu. O, się spierdziawka zrobiła. Keczup jeszcze da takiego smaku. Ogór konserwowy. Też sobie tak układamy dosyć zwarcie. W sumie pomidora można by było dać. Czy z pomidorem mogłoby być ryzyko, że za bardzo wodniste by się to zrobiło? I teraz jedziemy z solidną warstwą sera cheddar. Kto lubi dużo sera? Obłożyłem takie kółeczko. Tu dziurka została na środku, on się ładnie rozpłynie. Zalepi nam to wszystko. I przykrywamy. Trzeba rozciągnąć i połączyć z brzegami. Widzicie? I tu jest Aga teraz rozciąga i skleja brzegi, żeby nam się ładnie połączyło. I Aga stwierdziła, że to będzie smarować mlekiem. Ja bym tu smarował jajkiem, ale ponoć tak też dobrze. Dobra, i poszyb tą czarnuszką. Nie mamy sezamu, więc damy sobie czarnuszkę, żeby ładnie wyglądała. O, jaki zapach czarnuszki od razu się uniósł. Bo ją w palcach jeszcze tak. Mhm, rozcierasz troszkę. Dobra, i do pieca. I widzimy się za 25 minut. Dobra, nasz burger się przypiekł, upiekł. Aga będzie wyciągać. Ładny wyszedł. Dawaj talerz, nóż. I patrzymy, co to wyszło. Z wieckiem się troszkę spiekł. Jest ser. O, to. Ucieka jeszcze żywy. Talerz. Ale mi serek ładnie wypłynął. Próbujemy, chodź tu.
Już mnie karmił. Piekło. Próba. A, może być gorące. On za chwilę, jak odpocznie troszkę wilgoci z tego nabierze, to troszkę zmięknie ta góra. No, dobra. Bardzo dobra. Yummy. Gdzieś ta mąka idealnie pasuje. Fit. Mąka pełnoziarnista, czarnuszka, samo zdrowie. No. Bardzo dobry i zdrowy. Polecamy. Jak widzicie, jakoś się udał. Można jeszcze dać na przykład boczek taki podpieczony na chrupko, czy podsmażony. Można dodać pieczarki, jak ktoś lubi. My zrobiliśmy z tego, co mieliśmy w domu. I tak jest całkiem spoko, bardzo dobry. Także polecamy. Jeśli się podobał przepis, to pamiętajcie, łapach w górę. Zasubskrybujcie kanał, niech ten przycisk zmieni się na kolor szary. Napiszcie komentarz, czy podoba Wam się taki przepis, czy robiliście. A my Wam dziękujemy za obejrzenie. Trzymajcie się, cześć. Pa, pa. A my idziemy jeść.